Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Myślar, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest środa 12 kwietnia. To jest środa Wielkanocna, czwarty dzień Wielkanocnej Oktawy. Austria. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Badania Opinii Społecznej IMAS, co druga Austriaczka, która zaszła w nieplanowaną ciążę, została poddana silnej albo bardzo silnej presji, aby dokonać aborcji. Natomiast według tego samego badania kwestia aborcji wzbudza zainteresowanie zaledwie 20% społeczeństwa austriackiego. Wyniki skomentowała prezes Stowarzyszenia Psychoterapeutów w Tyrolu, pani Ines Gstrein, która stwierdziła: Żadna ciąża nie jest wolna od lęków, wątpliwości i niepewności, ale też nie ma kobiety, w której aborcja nie pozostawiłaby jakiegoś śladu. Zdecydowanie za mało zwraca się uwagę na aborcyjną presję, której poddawana jest kobieta w niechcianej ciąży. Pani Margit Heisder z duszpasterstwa rodzin w diecezji Innsbruck również dostrzegła problem presji aborcyjnej na kobietach, komentując wyniki badań w następujący sposób. Modny dziś slogan – decyzja należy wyłącznie do ciebie – oznacza w istocie, że kobieta pozostawia się samą i wszyscy uchylają się od pomocy. Doświadczenie tymczasem pokazuje, że nieplanowane dzieci okazują się w przyszłości prawdziwym szczęściem swoich rodziców. Francja Tradycyjnie katolicka francuska organizacja Civitas została oskarżona przez miasto Nantes o sabotowanie progejowskiego spektaklu dziewczyna czy chłopak, wystawionego w ramach cyklu spektakli Petit Egrons. Wielki czwartek, w czasie trwania przedstawienia, zgaszone zostały światła. Dźwięk natomiast działał, dlatego pokaz doprowadzono do końca. Władze miasta Nantes oraz dyrekcja festiwalu oskarżyły o zgaszenie światła właśnie Civitas. Prokurator Nantes, pan Renaud Gaudel, potwierdził doniesienia o zatrzymaniu 50-letniego mężczyzny podejrzanego o zakłócanie wolności słowa. Następnego dnia oficjalnie wszczęto śledztwo i przedłużono areszt podejrzanego. Pan Alon Escada, prezes Civitas, zaprzeczył odpowiedzialności swojej organizacji w tym akcie. Sekcja Civitas w Nąd. od kilku tygodni potępiała organizację tego pokazu, ale zawsze stosowaliśmy ściśle legalne środki, by o nas słyszano. Działania prowadzone w ramach Civitas ograniczały się do opracowań i pokazów w minionych tygodniach. Spektakl prezentowany szerokiej publiczności, w tym dzieciom, nawet pięcioletnim, poruszał między innymi, a jakżeby inaczej, kwestie tożsamości płciowej. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Wincentego Ferreriusza. Wincenty urodził się około roku 1350 w Walencji, w rodzinie notariusza. Mając lat 17, wstąpił do zakonu dominikanów. Po przyjęciu święceń kapłańskich podjął surową dyscyplinę życia duchowego, którego piękne świadectwo pozostawił w traktacie De Vita Spirituals. Poza nauczaniem filozofii i teologii, zajmował się sprawami państwowymi na dworze króla Aragonii. W czasie swojej choroby, która miała prowadzić do niechybnej śmierci, miał wizję świętego Dominika i świętego Franciszka, którzy uzdrowili go i polecili głosić Ewangelię na całym świecie. Wincenty natychmiast napisał list do papieża Benedykta XIII, swoją drogą później uznanego za antypapieża, z prośbą o upoważnienie do nowej misji. Po otrzymaniu zgody natychmiast ruszył w głąb Europy. Obdarzony darami Ducha Świętego przemawiał na placach, gdyż żadne kościoły nie mogły pomieścić gromadzących się tłumów. Święty Wincenty zmarł w wielką środę 5 kwietnia 1419 roku w Wan we Francji, gdy wracał z misji podjętej w Anglii. Niebawem po jego śmierci rozpoczął się proces kanonizacyjny, w ramach którego papieska komisja przebadała aż 873 cuda świętego. Papież Kalixt III kanonizował Wincentego w czerwcu 1458 roku. Święty Wincenty Ferreriusz zostawił po sobie kilka ważnych traktatów, między innymi przeciwko schizmatykom czy heretykom. Święty Wincenty Ferreriusz jest patronem Walencji, dobrego małżeństwa, dobrej śmierci, a także ceglarzy i budowniczych. Włochy. Państwo włoskie boryka się ze znacznym kryzysem demograficznym. Według najnowszych badań liczba urodzeń w ubiegłym roku spadła do historycznego minimum, czyli poniżej 400 tysięcy nowych Włochów. Odnotowano 392 600 urodzeń w porównaniu z liczbą 400 249 urodzeń w roku 2021. Jest to już czternasty spadek urodzin z rzędu. I najniższa ich liczba od Zjednoczenia Włoch w roku 1861. W ubiegłym roku Włochy odnotowały ponad 12 zgonów na każde 7 urodzeń, a populacja Włochów spadła o 179 tysięcy do 58 850 tysięcy. Ogólna populacja Włoch stale spada od roku 2014, a łączny spadek liczby Włochów od tego czasu wyniósł ponad 1 360 tysięcy. Liczba ta odpowiada na przykład całej populacji Mediolanu, drugiego co do wielkości włoskiego miasta. Instytut INSTAT, który przeprowadził badania demograficzne, napisał w swoim raporcie: Głównym czynnikiem kryzysu demograficznego jest zmniejszenie i starzenie się populacji kobiet w grupie wiekowej 15-49 lat, czyli grupie reprodukcyjnej. Spadek liczby dzieci we Włoszech jest uważany za stan wyjątkowy, a rozwiązanie tego problemu było jedną z głównych obietnic wyborczych obecnej premier Włoch, pani Giorgi Meloni. Stany Zjednoczone. Nauczyciel psychologii w szkole średniej kazał swoim uczniom pisać własne nekrologii. Do zdarzenia doszło w Dr. Phillips High School w Orlando w stanie Floryda. Nauczyciel chciał powiązać lekcje psychologii ze zbliżającymi się w szkole ćwiczeniami, które miały symulować strzelaninę. W związku z tym pedagog zalecił nastolatkom napisanie ich własnych nekrologów. Dyrekcja szkoły zareagowała w kilka godzin i natychmiast zwolniła nauczyciela. Rzecznik szkoły wydał następujące oświadczenie: Rodziny dzieci uczęszczających do naszej szkoły zostały poinformowane, że nauczyciel zadał nieodpowiednie zadanie na temat przemocy w szkole. Administracja szkoły natychmiast przeprowadziła dochodzenie, a pracownik, będący na okresie próbnym, został zwolniony. Temat ten zainteresował mnie o tyle, że postanowiłem zrobić sprawkę, której właśnie słuchacie. Dlatego, że w mojej ocenie, i jeżeli chcecie, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, to ćwiczenie dla tych uczniów szkoły licealnej, więc nie mówimy tu o małych dzieciach, było wprost rewelacyjne. Współcześnie robi się wszystko, żeby człowiek nigdy nie myślał o swojej śmierci. Ponieważ wtedy najczęściej żyje życiem wypełnionym konsumpcją, życiem zupełnie niegroźnym dla planów globalistów. Stąd tak wielkie oburzenie rodziców i dyrekcji Liceum w Orlando. Moim zdaniem natomiast takie ćwiczenie warto byłoby przeprowadzić we wszystkich liceach na świecie. Nikaragua. Władze Nikaragui z prezydentem Danielem Ortego na czele zakazały jakichkolwiek aktywności religijnych w czasie Wielkiego Tygodnia. Był to akt skierowany przede wszystkim przeciwko katolikom, którzy stanowią niemal połowę populacji Nikaragui. Wielki poniedziałek młodzież z miasteczka Nindrini próbowała zorganizować tradycyjną procesję Los Cisneros, inspirowaną postacią świętego Szymona z Cyrenek, który pomagał panu Jezusowi w niesieniu krzyża. Na miejsce przyjechała policja i rozgoniła procesję. Zakaz procesji w czasie Wielkiego Tygodnia to kolejny już przejaw konfliktu między prezydentem Ortegą a Kościołem Katolickim. O ochłodzeniu stosunków dyplomatycznych między władzami Nikaragui a Watykanem, mowa była w sprawkach Okiem Katolika 15 marca. Rząd Nikaragui zarzuca katolickim księżom mieszanie się do polityki i uleganie wpływom zewnętrznym, a zwłaszcza działalności wywiadu Stanów Zjednoczonych. Polska 4 kwietnia. W Sejmie odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono poselski projekt ustawy o wolności posługiwania się gotówką w Polsce. Projekt zaprezentowali posłowie Marcin Warchoł z Solidarnej Polski i Andrzej Kosztowniak z PiS oraz szef gabinetu politycznego ministra sprawiedliwości pan Marcin Sławiecki. Zgodnie z przepisami tzw. Polskiego Ładu, rządzący Polską mocno ograniczyli w niej obrót gotówką. Od 2024 roku limit transakcji gotówkowej pomiędzy przedsiębiorcami ma być zmniejszony z 15 do 8 tysięcy złotych. Ponadto klienci indywidualni będą mieli zakaz płacenia gotówką powyżej kwoty 20 tysięcy złotych. Propozycja nowelizacji zakłada zniesienie tych limitów i ustawowe zabezpieczenie wolności obrotu gotówką przed podobnymi rozwiązaniami. Wiceminister Sprawiedliwości pan Marcin Warchoł tak komentował zaprezentowany projekt. Gotówka to wolność, bezpieczeństwo i tożsamość kulturowa. Dziś obrót gotówkowy powinien być wolny od ograniczeń. Cyberataki, przestępczość atakująca system bankowy sprawiają, że gotówka w ręku to gwarancja pewności, wolności i bezpieczeństwa. Według sondaży, aż 80% Polaków nie chce wycofania gotówki z obiegu. Niewiele ponad 15% polskich obywateli jest odmiennego zdania. Ponownie Polska. Redaktor Tomasz Terlikowski, niegdyś słynący z konserwatyzmu i znienawidzony przez lewicowo-liberalne elity, po raz kolejny już zaszokował polskich katolików, tym razem broniąc Judasza. W tekście opublikowanym we wtorek na portalu Deon.pl pan Terlikowski pisze: Ewangelia Wielkiego Wtorku, tak często przedstawiana jako zapowiedź zdrady Judasza, jest dla mnie w istocie opowieścią o zdradzie przyjaciół i o tym, jak się nią sami przed sobą usprawiedliwiali. Dalej czytamy: Apostołowie wiedzą przecież, jak skończy się ta historia. Ich przyjaciel nie tylko zdradzi, ale i ostatecznie popełni z rozpaczy samobójstwo. Samotny, porzucony przez przyjaciół, przekonany o odrzuceniu. Nikt mu nie towarzyszy, czy nikt z apostołów nie zadawał sobie pytania: co by było, gdyby któryś z nich wybiegł za nim w noc? W powyższym tekście szczególną uwagę proponuję zwrócić na tak popularne dzisiaj słowo towarzyszy. Zdaniem publicysty, to apostołowie zawiedli Judasza. Wyraził to dalej w następujących słowach: Jeśli czegoś nie zrobiliśmy, coś zaniedbaliśmy, to winny jest zawsze inny, a ten, którego zostawiliśmy samego, porzuciliśmy, jest winny najbardziej. Człowiek często nie jest świadomy, że przyjmuje taki model myślenia. On w niego wchodzi i staje się częścią wspomnienia, które w nas pracuje i określa postrzeganie przeszłości. I tak mogło być i z apostołami z Janem. Oni zawiedli Judasza, a potem to jego oskarżyli w samych sobie, skazali, osądzili. Byłoby naprawdę bardzo korzystnie, gdyby Panterlikowski odzyskał rozum, wrócił do formułowania tez zgodnych z nauczaniem Kościoła i prawdą objawioną. Dobrze byłoby, gdyby zaprzestał moczyć swój rozum ku wielkiej uciesze TVN-u czy gazety Wyborczej w lepkim syropku modernizmu. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Jednym z licznych zabiegów na ludzkości, jakie serwuje nam religia łokizmu, jest humanizacja zwierząt. Na przykład, lewicowy rząd Hiszpanii postanowił zmienić prawną koncepcję klasyfikującą zwierzęta jako rzeczy. Koncepcja ta pochodzi jeszcze z prawa rzymskiego i jest powszechnie przyjęta w większości państw świata. Zgodnie z nowym prawem zwierzęta stają się formalnymi członkami rodzin. Niedługo lewicowe władze Hiszpanii zamierzają wprowadzić dowody osobiste dla psów i kotów. Innym przykładem jest Francja. W wyniku strajku służby oczyszczania miasta w Paryżu przeciw podniesieniu wieku emerytalnego, na ulicach stolicy Francji zalegały tony śmieci. To spowodowało pojawienie się tysięcy szczurów. Gdy miasto chciało poradzić sobie z gryzoniami, lewicowi obrońcy praw zwierząt zaczęli protestować i postulować pokojową koegzystencję Gatunków ludzkiego i szczurzego. Przykłady można by oczywiście mnożyć. Natomiast warto też zajrzeć pod nasze strzechy, jak u nas traktuje się zwierzęta, ponieważ zbytnia ich humanizacja w sposób oczywisty prowadzi do odhumanizowania człowieka. Zwierzątka nie są w stanie równać w górę do człowieka, więc to człowiek niejednokrotnie zaczyna równać w dół do zwierząt. Jak katolik mógłby myśleć o zwierzętach. To są stworzenia dane człowiekowi w jego nieskończonej mądrości i dobroci przez Boga. Dane człowiekowi w różnych celach: pomocowych, jak na przykład pies pasterski czy koń pociągowy, spożywczych, jak zwierzęta łowne i hodowlane i wreszcie psychologicznych. Na przykład na zwierzętach domowych można ćwiczyć postawy, które mogą być dla nas trudne względem człowieka. Empatia, zabawa. Na przykład pies potrafi wlać w serce człowieka wiele radości. Radości, która może sprawiać trudność w relacjach z ludźmi. Natomiast ma być to tylko ćwiczenie, które koniec końców ma prowadzić do większej miłości względem człowieka. Zwierzęta domowe uczą też człowieka czasem od najmłodszych lat empatii czy też obowiązkowości, gdy dziecko uczy się wyprowadzać psa, czy też karmić kotka. Zwierzęta to wspaniały dar od Pana Boga. Tyle że jak ze wszystkimi jego darami, człowiek może zrobić coś dobrego i coś złego. Czy wiecie, że w samych Stanach Zjednoczonych jest kilkadziesiąt milionów profili na mediach społecznościowych należących do zwierząt. Ludzie potrafią codziennie takie profile aktualizować. Zobaczcie jaką piękną obruszkę dostałem od mojej pańci. Dziś moja pańcia kupiła mi nową karmę. Pomylenie wiernych oczu psa czy mruczenia kota, z posiadaniem przez nie osobowości czy wręcz duszy, a nie jedynie instynktu, który w swej mądrości Pan Bóg stworzył tak, żeby Przypominał pewne zachowania ludzkie. Może zrobić ogromne zamieszanie w sercu i rozumie człowieka. Zwierzętom jest o wiele bliżej do rzeczy niż do człowieka. Zwierzę to zwierzę, człowiek to człowiek. Te stworzenia Boże dzieli przepaść w roli, jaką odgrywają w historii zbawienia. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Życzę Wam błogosławionej Środy Wielkanocnej. Święty Wincenty Fereriuszu, budź się za nami. Człowieku rozumny. Trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Do usłyszenia jutro z Panem Bogiem.